Dzień dobry. A teraz wam będę opowiadał, co tutaj jest w Rzymie. Tu jest skuter, tu jest latarnia, tu jest samochód, tu jest autobus. U nas w Polsce jest taki problem, że mamy wszędzie na stronę pełno reklam. Tutaj jest koloseum z tyłu. I to nawet nie chodzi, że jest koloseum. Chodzi o to, że to jest po prostu uliczka w centrum i nie ma w ogóle żadnych reklam. Jak przystało na każdy dobry obiekt sportowy, w koloseum też są bramki, stoją ochroniarze i sprawdzają, czy wszyscy mają bilet. Muszę się przyznać, że koloseum wygląda jak taka budowa, którą porzucili robotnicy przy niedzieli. Nic ciekawego. Dostaje się takie przewodniki, wkładasz słuchawki, ale możesz też z tego dzwonić. To mi się podoba. Najbardziej znana osoba koloseum? Koleś. Mateusz na niego mówi. Tu jakiś lepszy cwaniak. Kupił w sklepie kapelusik, ale ma metkę i odda, jak go zużyje. Powiem tak. Nie wiem, kim jest tips, ale w jednym miejscu jest dwóch tipsów. Mateusz. Kilka miesięcy roboty i na przykład Radom, który ma mało zabytków, mógłby sobie coś takiego sprawić i po prostu trzepał hajs na turystę. 12 euro, oni powiedzmy by zeszli konkurencyjnie 7 euro, tak? Za wjazd. Hajcyk by był, budżet by się powiększył, byłoby fajnie. Potem z tych zarobionych pieniędzy inne zabytki, nie wiem, Łuk Triumfalny, tak, rzymski, albo Pole Elizejskie mogliby zamienić jakąś tam główną ulicę Mickiewicza. Panowie oglądają czaszki starożytnych Rzymian. Ludzie się niesamowicie zmienili od tego czasu. Tutaj już troszeczkę z późniejszej ery. Ludzie mniej więcej wyglądali tak, nie mieli nosów, mieli po jednym oku. Tu jest jakaś pani z taką szramą, ale to tak się wtedy chodziło. Tutaj pan ma na głowie jakiegoś mopa. Ale sprawa, nic ciekawego. Tutaj znowu do czynienia mamy ze sprytem Włochów. Niektórzy turyści z krajów mniej rozwiniętych, powiedzmy z afrykańskich czy głębokiej Azji, myślą, że ten facet zakazuje wejścia dalej. Myślą, że to jest normalny człowiek, że to jest Rzymianin i on po prostu pokazuje, nie można nam dalej wejść i oni wtedy nie wchodzą. Moim zdaniem. Ale sprawa. Tutaj się schował mały Rzymianin, on stoi przez 8 godzin nieruchomo. Mateusz. Koloseum wygląda jak stary opuszczony poligon wojskowy. Koloseum. Niby takie starożytne, mają normalne okna i to z plastiku. Pan ma Brada Pita na koszulce? Moim zdaniem. No i się doigrałem. Zamknęli mnie. Jestem uwięziony w koloseum. Nie wiem, gdzie jest wyjście, a podobno za półtorej godziny spuszczają psy i każdy ratuje się na własną rękę. O, robi się grubo. Patrol saperski w Rzymie, bo cały czas budują nowe zabytki, więc muszą sprawdzać, czy nie ma żadnych niewybuchów z okresu II wojny światowej. Tutaj też na to wpadli, że najwięcej hajsu zbiera starsza pani udająca biedną. Z całego legionu zostało tylko 5. Taką mam myśl. Babki mają cycki, prawda? Czy inaczej? Koleś ma pint dla jaja, tak? Jak jest gorąco, to tam po prostu zbiera się dużo płynu i jest słabo i się poci. A babki mają takie dwa wielkie z przodu i pod tu jest jeszcze więcej. Jak to jest? Proszę o informację, dzwońcie. 504-285. I dalej nie powiem. Nawieźli kamieni i szpanują. Mateusz. Czają się, bo jeszcze bardziej chcą wysadzić te rzymskie ruiny. No to taki szczerzuj. Pan szczerzuj się szczerzy. Zastanawiam się, czy kupić ojcu takie spodenki. Byłby zadowolony? Wszędzie karabinieri. Jestem w Muzeum Emigracji Włoskiej i znalazłem zajebistą gablotkę, gdzie Amerykanie i Kanadyjczycy zachęcali Włochów, żeby przyjeżdżali z Włoch i osiedlali się w Stanach. I na przykład jest reklamówka, taka wielka pocztówka z takim wielkim jabłkiem na całym wagonie. Orzechy, chyba to są, tak? Też mieszczą się na wagonie. Takie wielkie ziemniaki rosną w Stanach, więc przyjeżdżajcie, Włosi, będzie fajnie. Pomidorki, jakieś kalarepa i inne rzeczy. Włosi to łykali, jak pelikany, i przyjeżdżali. We Włoszech panuje galopująca bieda. Konie nie mają nóg. Zobacz, jakaś rzeźba. Hej stary, jak ci się żyje? Chujowo, bo już nie żyje. Rasizm nie umarł i ma się bardzo dobrze. Hotel White. Zgadnijcie, kto tu może tego spać. Co powiem wam, nie żółci, ani nie czerwoni. Ja wiem, że to jest narysowane. Chyba wiecie, co się robi, jak się śmieci nie mieszczą w śmietniku i wtedy wrzucasz do drugiego śmietnika, jeszcze większego. Tak? Naprawdę, pomyśl o tym. A tak? Sandały dla każdego. Mateusz. Nic ciekawego. No i znowu tutaj spacerując po Rzymie nachodzą mnie takie egzystencjonalne pytania. Czy jeżeli babka ma piersi, tak? I jest gorąco i pomiędzy te piersi wpływa jej pot,
To czy czujesz się tak samo jak facet, który jest gorąco i spod jąder wypływa mu pot? Jak to jest? Nigdy się tego nie dowiemy prawdopodobnie. Nigdy. Ewentualnie, jeżeli spotkamy albo zapytamy jakąś hermafrodytę. Na przykład jest jeden youtuber, który jest hermafrodytą. Ale nie mogę wam powiedzieć, który. Najciekawsza w Watykanie i tak jest oczywiście rezydencja Playboya. Nie ma niestety króliczków, ponieważ też się modlą. Powiecie, zwykły policjant w samochodzie z grupką swoich znajomych, też z policji. Ja wam powiem, błąd. Jest to największy w Rzymie dealer heroiny. Już chyba wiem, po co są te takie barierki do niczego. Żebyś po prostu nie szczęść na środku.